teraz. Nie poradził sobie z szaferem Ziętarski. Szafer coraz bliżej pola karnego. Ziętarski jeszcze raz poprawił swoją interwencję i tym razem był skuteczniejszy. Oj, proszę Państwa, bardzo nieładne zagranie szafera bez piłki i być może skończy się to z czerwoną kartką dla piłkarza Miki Wronki. Widziałem tą sytuację dokładnie. Teraz sędzia główny biegnie do sędziego bocznego spotkania. Boczny sędzia sygnalizował właśnie głównemu tą sytuację. Główny był odwrócony tyłem do tej akcji. Teraz przepychanki pomiędzy piłkarzami obu zespołów, pomiędzy kapitanem zespołu Miki Wronki z Sobkowiakiem. Na murawie leży w dalszym ciągu Matysiak. Jaka będzie decyzja sędziego? Wszyscy tutaj czekają z niecierpliwością na to, co pokaże, jaki kolor pokaże. I tak, czerwona kartka dla piłkarza Miki Wronki, dla szafera. Tak jest, dobrze mi się wydawało i inna decyzja sędziego głównego tego spotkania. Do innej decyzji tutaj nie mogło dojść. Tak więc proszę Państwa, 21 minuta spotkania i niezaprzeczalny atut w postaci gry 11 przeciwko 10. Na stadionie przy ulicy Sienkiewicza jeziora gremisuje 0-0. A teraz uwaga, bardzo groźnie to za to.